Honor ogłosił, że bateria z modelu Magic 6 Pro, który poznamy na MWC, przetrwała wystrzelenie w kosmos. Z Motorola to jest jak z facetem, który obiecał, że powiesi obrazek. No, jak obiecał, że powiesi, to powiesi, nie trzeba co pół roku przypominać. Jak macie Nie? te telefony, to piszcie u nas na MGSM-ie komentarze, bo chciałbym się czegoś dowiedzieć. Cześć, witajcie. Cześć kochani, właśnie mi Adam wyklarował, że nie mówiliśmy jeszcze o nowych Motorolach. Ja myślałem, że to jest kwestia tylko premiery w Polsce, bo w Polsce jakiś pierdyliard tych Motoroli. Cześć. E54, jakieś 80 coś, G82 czy G84 już mi się w tej Tak, chwili to wiesz pomyli. co, to może uporządkujemy za sekundę na spokojnie i bez ciśnienia. Na razie może po prostu zacznijmy w ogóle mówić, o co chodzi i co za Motorola, bo no słuchajcie, żeby było jasne, no nie są to jakieś wyszukane telefony, bo to są tanioszki, tak? Moto G04 to jest w ogóle totalny budżet. I jeszcze się pokazała G24 w dwóch wersjach, w zwykłej i w power, czyli z bardziej baterią. I w zasadzie, no kurczę, no 6,6-calowe wyświetlacze IPS HD+, ale z 90 Hz, prosty interfejs, no bo wiadomo, to Motorola. Boczne czytniki linii papilarnych, mini jacki, otworki na aparaty do selfie, wszystkie te telefony to mają, mają też IP52. No i teraz podstawowa G04 i G24 mają baterie o pojemności 5000 mAh, natomiast jest jeszcze G24 Power, w której z kolei bateria jest no, większa, bo 6000 mAh, ale 30-watowe ładowanie, już podglądam, chyba jest wspólne dla wszystkich, żebym was nie Jeżeli okłamał. jesteście miłośnikami Motorola, to będziecie dosyć zadowoleni, jeżeli lubicie ten design, bo No, design można jest fajny. wybierać z dosyć szerokiej gamy kolorystycznej. Nie wiem jak w Polsce, natomiast tutaj Tak. widzę, że 04 ma i taki fajny pomarańczowy ciepły dosyć, i taki niebieski bardzo ładny, Zielony, i tak, zielony. ciemnozielony, i czarny. Fajne są. Także można wybierać, 24 z kolei fiolet. Taki te też dosyć przyjemny, pastelowy, czarny, zielony, pastelowy, właściwie pistacja pastelowa to jest. I to w zasadzie tyle. Trzy. W każdym razie ładnie te kolory wyglądają. Tak. Na razie tak naprawdę w Polsce doczekaliśmy się de facto premiery Moto G04. I tu uwaga, bo oczywiście troszeczkę namotano z dystrybucją, bo po różnych operatorach rozrzucili wersję. Ta bazóweczka Moto G04 jest u nas dostępna z pamięciami 4,64 za 5 stówek i 8,128 za 6 stówek. Skąd się wzięła ta cena, moi drodzy? No cena się wzięła stąd, że w środku pracuje Unisoc. Konkretnie T606. Aparaty są bardzo skromne, bo piąteczka z przodu, 16 z tyłu. Ale jest Android 14, jest Dolby Atmos, IP52, tak jak powiedziałem. I w Polsce mamy do wyboru czarny, niebieski, pomarańczowy i zielony. Czyli tak, jak Jacek powiedział. Kurczę, przy tej cenie wydaje mi się, że może być. No, kupiłbym na pewno ten z większym RAM-em, to absolutnie. Na tego, co ma 4,64, nawet bym nie spojrzał, ale ten za 600, 8,128. Jak ktoś nie ma jakichś dużych wymagań do telefonu, spoko. Czemu nie? W przypadku G04 ja jak zwykle ostrzegam. Po pierwsze, nie wszystkie egzemplarze mają NFC, te sprzedawane w Polsce powinny mieć. Muszą Nie mieć. wszystkie W Polsce są nielegalne. egzemplarze mają dual SIM-a, te w Polsce sprzedawane powinny mieć. I nie wszystkie egzemplarze mają radio FM, ale ten w Polsce sprzedawany powinien mieć, dlatego że Motorola pisze, że w Europie tylko Francja i Włochy nie dostaną radia FM. Także powinno być radyjko. Sprawdzajcie najwyżej i szarpcie naszego dystrybutora Motorola, jeżeli tego radyjka nie będzie, i uważajcie przy zakupach online, jeżeli wam zależy na radyjku, żeby nie kupić Tak. egzemplarzy sprowadzanych z Francji albo z Włoch, bo wtedy radyjka nie będzie. Diabli No, jedno, jak trzymajcie się będzie z NFC. oficjalnej Bo. konstrukcji. W każdym razie uczulam. Jest wersja single i dual SIM, jest wersja z NFC i bez NFC, są wersje z radiem FM i bez radia FM. W Polsce to wszystko powinno być, ale upewnijcie się przed zakupem. Tak jest. Wracając jeszcze do tego wyższego modelu, czyli G24, bo nie dokończyłem. Tam z kolei jest MediaTek Helio G85, a pamięci 4128 albo 8128, póki co zapowiedziane. 8 megapikseli z przodu, 50 plus 2 na tyle.
Cztery kolory do wyboru, cena od 120, przepraszam, wróć, od, dobrze, od 130 euro, od 129 euro, czyli tak po 600 zł, ale wiadomo, że no u nas będzie pewnie jakieś 699 na dzień dobry. Póki co jeszcze polski oddział to tego modelu nie zapowiedział, ale myślę, że po kolei wszystkie do nas dotrą, także Znaczy, myślisz, że Power też, tak? myślę, że Power też, no Czy ja dziwne mam by było. tutaj poza tą różnicą dotyczącą baterii, jeszcze dziwną różnicę dotyczącą dodatkowej pamięci 256 giga w Powerze? Tak, Tylko o to jest na faktycznie. razie dystrybucja poza Polską, podkreślamy jeszcze raz. I chyba przedni aparat jest 16 zamiast 8. Tak, masz rację, dokładnie. Dokładnie tak, jak powiedziałeś, w Powerze jeszcze są takie różnice. I tutaj jeszcze w przypadku Indii zapowiedziano jeden duży update systemu, czyli 15 dostanie i 3 lata wsparcia. Bardzo możliwe, że to jest wspólne dla wszystkich tych modeli, ale polski oddział nic o tym nie wspomina, więc też o tym nie wspominam. Te G24 mają też głośniki stereo, tak samo mini jacka, radio FM też powinny mieć, póki co są w Indiach. No i w Indiach to no, bez sensu w sumie przeliczać ceny, no bo to wychodzi maksymalnie niecałe 500, no ale wiadomka, że ten power u nas jakby się pojawił, to będzie droższy i jak tak znam Motorola i sobie przypomnę wcześniejsze zagrywki, może być tak, że na przykład u jednego operatora pojawi się zwykła G24, a u innego power, bo tak było w przypadku, w zeszłym roku było. Nie pamiętam w przypadku którego modelu, bo mam sklerkę już niestety, ale taką zagrywkę zrobili, że któryś tam operator miał ten z większą baterią, a któryś z tą mniejszą, ale większymi pamięciami. W każdym razie uczulam na to, bo no bo Motorola mam wrażenie, że trochę to różnicuje się, tak trochę bawi tą dostępnością tych telefonów, więc zwracajcie uwagę, który gdzie będzie sprzedawany. Poza tym dzisiaj widziałem, ktoś narzekał u nas w komentarzach dosyć bardzo na obiecane update'y Motorola. No, Motorola zdaje się nie w przypadku wszystkich modeli się wywiązuje, bo narzekał na update'y w Polsce, Szwecji i mimo obiecanych, mimo tego, że wreszcie jakby świata są update'y, to u nas po prostu brakuje. Nie mam pojęcia, na czym to polega i skąd to się bierze, jak Motorola w tej chwili update'uje, ale najwyraźniej rzeczywiście nie w jednym czasie wszystkie smartfony, tylko to Nie, też to no jakoś na tak. pewno, no wiesz, z Motorolą to jest jak z facetem, który obiecał, że powiesi obrazek, no jak obiecał, że powiesi, to powiesi, nie trzeba co pół roku przypominać, nie? No, to rzecz. Tak Dobra. czy inaczej, przejdźmy do kolejnych smartfonów, które się pojawiły na rynkach globalnych i zacznijmy może tę serię od Realme 12, od serii Realme 12, a właściwie od serii Realme 12 Pro, bo to dwa wyszły smartfony, jeden bez plusa, a drugi z plusem, znaczy jeden jest Pro, a drugi jest Pro Plus. Ale jak znam Realme, to i 12 też będzie i to pewnie będzie Realme 12 4G, Realme 12 5G, będzie jeszcze pewnie Realme 12 Lite, czy tam Neo, czy tam, ale Albo z trzyma. literką jakąś dodatkową 12E, 12S może. Ale słuchajcie, te Pro są fajne, fajnie wyglądają, Znaczy ja fajnie nie mam nic wyglądają. przeciwko, tam są Snapdragony dosyć No, porządne w no miarę, są AMOLEDy, jest fajny o. kontrast na tych AMOLEDach, fajna rozdzielczość, co prawda Full HD tylko, ale nadal fajna. Ale jest. Jest odświeżanie fajne dla tych, co lubią, jakim ekran nie mryga. Jasność też nie najgorsza, 950 nitków. No jakby komuś bardzo zależało, to w stylizacji brał udział pan, który na co dzień stylizuje zegarki Rolexa, więc kurczę, czuć pieniądz, A jak jest coś się... aparat tele, o tym od tego No, powinien no zacząć, właśnie. bo. No tak, ale no jeszcze tam kilka zalet. Głośniki stereo są, podekranowe czytniki linii papilarnych, duże komory parowe. Jest oczywiście Android 14, jest bateria 5000 z 67-watowym ładowaniem. No i czym się różnią tak naprawdę te telefony? Ja Jak się ucieszyłem, że wreszcie to dokładają saunę do telefonu, a tu komora parowa, jak gdzieś jakaś w środku. Myślałem, że to jako dodatek jest dodawane jakoś. a Się okazało, że nie. pewnie to. No tutaj inny producent robi takie telefony, co rozgrzewają dłonie. A tutaj mamy, słuchajcie, tak, w podstawce, czyli w podstawce, jak to śmiesznie brzmi, w modelu Pro mamy Snapdragona 6 pierwszej generacji, natomiast w modelu Pro Plus mamy Snapdragona 7S drugiej generacji. Do tego mnogo RAMu, bo oczywiście musi być wirtualny, nie wystarczy ten zwykły. Znaczy, I 8 jest w podstawce tak, fizycznie, a właśnie. w Pro Plus jest 8 i 12.
Dokładnie, dokładnie. 16, jeżeli chodzi o aparat do selfie w modelu Pro, a w Pro Plusie patrzę, jaki jest do selfie, 32-megowy. No i tak naprawdę tylne aparaty są też różne, ale co ważne, w obu przypadkach mamy teleobiektyw. To jest fajne. Mówiłeś o IP65 pewnie. Nie, nie powiedziałem, ale No bardzo to dobrze, że jest, to wspominasz. dodatkowo jest. Pamięci nie jakieś szczególnie szybkie trzeba. Pamiętaj, że to nie są flagowe smartfony, ale kurczę, tak naprawdę jako fajne średniaki wyglądają fajnie pod warunkiem, że cena wam będzie odpowiadała, bo No, tak fajne. naprawdę to jest nieznacznie. Te Dobra, to aparaty są nie światła. najgorsze. Soniaki głównie wpakowali. Tam jest jeden Hynix, ta ósemka do zdjęć szerokokątnych Rokokodny. i drugi Hynix z przodu, szesnastka w podstawce. Natomiast w Pro Plusie jest OmniVision z kolei 64 megapiksele tele i również Soniaki, główny jest Sony i z przodu jest z kolei Sony 32-megapikselowe, a Hynix 8, tak jak w poprzednim, identycznie. No i warto dodać, że główne aparaty i tele są ze stabilizacją optyczną, co też jest dosyć fajne, a ceny też są fajne, aczkolwiek ceny są na razie z Indii. Więc trzeba do tego spokojnie dorzucić VAT plus, tak jak Jacek zawsze liczy, jeszcze około 100 i zaokrąglić No do naszych. teraz to już pewnie więcej ze względu na inflację. Teraz to pewnie ze dwie będą. W każdym razie w Indiach ceny od podstawki, czyli 12 Pro 8 128, zaczynają się od 1270 Zico. Natomiast topka, czyli Pro Plus z pamięciami 12 256, wychodzi 1650. No to do tego VAT, no tam by wyszło pewnie jakieś 2300, tak na szybko licząc powiedzmy. 2300, 2400 mógłby u nas kosztować, więc jakby tak wskoczył 2499 ten Pro Plus 12 256, to powiem wam, że mi się podoba. Myślę, że ceny są całkiem niezłe, jeżeli chodzi o specyfikacje. Mnie się najbardziej podoba to, że rzeczywiście są te smartfony wyważone. To znaczy, te specyfikacje właściwie mają w każdym miejscu coś atrakcyjnego i to jest dosyć fajne. Dokładnie tak jak mówisz. No, miejmy nadzieję, że polski oddział Realme zostanie w Polsce jeszcze jakiś czas i wprowadzą te telefony, no bo tam, nie wiem, mam wrażenie, że polskie Realme coś jakoś tak zwolniło obroty mocno. No, taka śmieszna refleksja mi naszła, że patrzcie, Vivo jakiś czas temu zaczęło sponsorować skoczków narciarskich i nie ma Vivo w Polsce. No teraz Realme sponsoruje. Ja bym nie chciał, żeby to była zła wróżba, ale no taka refleksja mnie naszła zabawna trochę. Oczywiście nie życzymy Realme, żeby uciekło z Polski, broń Panie Boże. Natomiast o, jak już mówimy o uciekających producentach, to tak na szybko wam wspomnę, że Bullitt Group się zwija. Bullitt Group możecie znać chociażby ze smartfonów CAT, dosyć u nas popularnych, tych takich wytrzymałych. Kiedyś tam robi jeszcze z logo Land Rovera, bodajże Jaguara, JCB, czyli też kolejnych koparek. Kodaka kiedyś takie wypuścili, który zupełnie był niefotograficzny. No i Motorola DeFi, bo pamiętajcie, Motorola DeFi te wytrzymałe też robił Bullitt, a nie tam Motorola od Lenovo, tylko użyczali brandu. No to już nie będzie katów, nie będzie JCB i tak dalej, DeFi też nie będzie smuteczek. No i chyba nie będzie Nokii. Chyba nie będzie Nokii, bo firma HMD Global, czyli właściciel praw do telefonów marki Nokia, no rebrandował stronę, tak? Nokia jest tam cały czas widoczna, żeby nie było, i aktualne modele są widoczne, natomiast widać, że się już pojawiają, wszystko już się przewala na HMD, social media tam w niektórych krajach pokasowali, w niektórych jeszcze działają z nazwą Nokia, ale już są albo przemianowywane na HMD, albo zamykane, więc Znaczy, coś jak się dzieje. wpiszecie w tej chwili Nokia.com, to was przekieruje na stronę HMD. Tak, dokładnie. Już są nawet wizualizacje nowych modeli HMD, które moim zdaniem przypominają trochę te stare kolorowe Nokia z czasów Microsoftu. Nie wiem, tak mi się skojarzyły, bo takie matowe pastele są. W każdym razie wygląda na to, że chyba Nokia idzie się kolejny raz kochać, a będą po prostu smartfony HMD, czy to dobrze, czy źle. Nie wiem. Na pewno te, które były do tej pory wypuszczone z logo Nokii, no to będą jeszcze pewnie jakiś czas sprzedawane, ale taki chyba miękki pogrzeb HMD funduje marce Nokia.
To znaczy smuteczek. na stronie oni będą sprzedawali, bo to są ich smartfony, także na ich stronie znajdziecie w sklepie, zresztą i w sklepie, i na stronie HM, znajdziecie wszystkie telefony i smartfony, bo to i Pytanie, Fit są również. czy będą kolejne, nie? Także można, wsparcie również ma zostać utrzymane, tak jak powinno zostać utrzymane, także do ostatniego kupującego powinno być wsparcie techniczne. Jak jest z tym wsparciem, to ja nie wiem, bo nigdy nie próbowałem, powiem szczerze, HMD naprawiać, to ja czy Nokia naprawiać. Natomiast tutaj jest wielki zawód, że Nokia na przykład nie zaczęła znowu produkować telefonów, ale to by było dopiero Ale zamieszanie. wiesz co? Bo gdyby Tam Nokia jest teraz taka zaczęła zapowiedź. produkować z brandem Nokia, HMD też sprzedaje telefony z brandem Nokia, to by był pewien problem, powiem szczerze. No, ale czekaj, wiesz co, bo na propos telefonów, to tam właśnie na tej nowej, starej stronie Nokii, czyli obecnie HMD, jest zapowiedź, słuchaj, komórki, która wygląda jak ta nowożytna 3310, taki ma zarys klasycznej komóreczki, ale jest pokazane obok 5G. Więc może wypuszczą feature phone'a z 5G, co byłoby czymś. Myślę, że się o tym wszystkim dowiemy podczas MWC. 4G już Natomiast wypuścili, także rzeczywiście logicznym następstwem jest, że wypuszczą z 5G. pytanie, czy Tylko będzie po tam co? logo, pytanie, czy będzie tam logo Nokia, czy będzie tam logo HMD i jak bardzo sknocą ten telefon, bo tego, że sknocą, kurczę, przykro mi to mówić, ale jestem pewien. To No już więc właśnie mówię, Nokia że to można może i wypuścić. dobrze, niech już tą Nokię zabiją, niech ona już się nie wije w tych konwulsjach, niech to już nie będą ostatnie podrygi zdychającej ostrygi, tylko po prostu już ubić, niech to już się nie rusza i robimy nowe otwarcie z marką HMD. Może tak będzie lepiej. Kulpad wypuścił ostatnio feature O, phone'a, kurwa. całkiem fajnego, 320x480 ekranik i obsługuje 5G. Jest w tym sens jakiś. Mało tego, ma Androida, tylko nie wiem jakiego, bo Kulpad nie podał po prostu. Ale zwykły telefonik Z klawiszkami. klawiszkowy, tak? Trudno go nazwać smartfonem tak naprawdę, nawet jeżeli ma Androida. Kulpad z kolei też nie jest firmą jakąś super hiper, także się nie napalajcie, broń Boże, żeby sobie kupować od razu. Ale wygląda, przynajmniej z tej specyfikacji, którą Kulpad podał, całkiem fajnie. Bo No. duży ekranik, jak na feature phone'a i obsługa 5G, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej w momencie, kiedy ktoś potrzebuje mieć na przykład przenośny modem, tak, do laptopa. To Dokładnie. jest okej. Tak, no. Wolny, co prawda, bo wolny, bo tam jest. Przepraszam, bardzo kiepski procesor, bo chciałem użyć brzydszego słowa, ale zawsze jest to coś. No. Nie, no Tam kurwa. jest taki specjalny unisok do Do feature smartfonów phone. z klawiaturą. Jakiś nowy, typu, nie wiem, T157, T175, jakoś tak. Nie Nie, pamiętam. ja bym tego unikał, powiem szczerze. Ja też raczej bym unikał, ale sprawdzić można, jeżeli ktoś ma możliwość i kapuchy tyle, że może sobie z Chin kupować Nie, wszystko, co nie tylko chce. kurpada. No kurpa to jedynie Vivendi potrafi, pamiętasz? A, było. Słuchajcie, no rzeczy jeszcze śmiesznych, ale to tak, tylko no, nawet nie będę się rozwodził, tylko tak na krótko po prostu wspomnę. Ulefone z kolei wypuścił telefon, który wygląda jak Honor. Ale specyfikacyjnie jest nie najgorszy, powiem szczerze. Ale to sobie zajrzyjcie, nie rozwodźmy się, no bo to też jest taka marka, że dziękuję. I jeszcze zanim wrócimy do telefonów nowych i specyfikacji, Nokia się dogadała wreszcie z Oppo na A właśnie. temat patentów, bo No. pamiętacie, że Oppo wyleciało z A niektórych Iwan krajów teraz przy okazji. europejskich ze względu na pozwy. Dogadali się, cacy, cacy, buzi i inne części ciała I i wracają jest na okej, rynki, z będzie których już teraz, wyszli. będzie. Tak, i Vivo wracają. wyrzuciło na rynek w Indonezji smartfona o nazwie nie zgadniecie, Y100. Wiem co. Przyrostkiem 5G, co prawda Y100 z przyrostkiem 5G już były, ale ten ma trochę Raz. inną specyfikację, Oko. jest trochę innym smartfonem i smartfonów Y100 już jest w tej chwili chyba 3 albo 4. Nie, no powiem tak, ręce i witki opadają, naprawdę. Specyfikacje może sobie zerknijcie, bo to i Indonezja, i rzecz wtórna. Ale jest Natomiast AMOLED, jest Snapdragon, także jest okej. co do opadających witek, to jeszcze może przejdźmy teraz do OnePlusa, który A to odbębnił poczekaj, to ja kwestię. jeszcze jednym Vivo wspomnę, A, bo no jak to już wspomnij. Vivo, to Dobra. wspomnijmy jeszcze o tym, że V30, który jest tak naprawdę rebrandowanym S18, ma wyjść. Co prawda nie ma go jeszcze, ale ja go do katalogu już wrzuciłem, bo informacje o tym, że to jest rebrand, są w zasadzie wiarygodne. Jest No oznaczenie to. V2318. Także będzie nowe Vivo S18 w Europie nazywające się V30.
Dokładnie. To przechodząc, moi drodzy, do OnePlusa, o którym już wspomniałem, bardzo dziwna rzecz się wydarzyła w OnePlusie. Otóż OnePlus miał tak naprawdę premierę globalną modelu OnePlus 12, który już wcześniej zdążyliśmy poznać w Chinach. Oprócz tego pokazał OnePlusa 12R. I tu stała się rzecz totalnie niezrozumiała dla mnie. Bowiem OnePlus 12R został ogłoszony przez Global, czyli przez ogólnie OnePlusa światowego, po czym polski oddział, moi drodzy, dał nam embargo na publikację na ten temat do 5 lutego, nie wiecie czemu, po czym pomiędzy premierą 12 a 5 lutego już polski oddział wypuścił komunikat prasowy o dostępności tego telefonu. Tymczasem my, którzy przed premierą mogliśmy oglądać ten telefon, przygotować dla Was materiały, mamy nadal embargo. Co tu się odwala, to ja nie mam pojęcia. W każdym razie materiał o A OnePlusie 12. pozwólmy im się walić po głowie maczugą. Niech się Nie, walą po głowie maczugą, aż im przejdzie po prostu ból to głowy. jest taki duży facepalm, że głowa mała. W każdym razie zapraszam Was 5 lutego na króciutki materiał na temat OnePlusa 12R, którego jeszcze nie mogłem Wam do tej pory pokazać, ale pokazałem Wam materiał o OnePlusie 12, który Katalogu to też całkiem macie Erkę fajnym już oczywiście, telefonem bo jest. to po prostu jest śmiech na sali. Nie, Boki to jest można kabaret zerwać jak. tutaj. To jest jakiś kabaret w momencie, słuchajcie, kiedy ja podpisuję embargo na informacje o telefonie, który od ponad miesiąca jest sprzedawany w Chinach. Ja go sobie mogłem sprowadzić, kupić w Chinach i sprowadzić. Już był, nie był. Znaczy To nie. wiesz, w zasadzie, jeżeli Nie, masz nie, nie. informacje z innego źródła, jesteś w To stanie ma, to to. udokumentować, to niech Okej. embargo idzie się czochraj zwyczajnie. Embargo na cenę w Polsce i ewentualną ofertę promocyjną jak najbardziej jest dla mnie zrozumiałe. Embargo na całą resztę informacji, sorry, jest dla mnie nonsensem i nie dziwię się redakcjom, które to embargo po prostu mówiąc króciutko olały, bo były takie rzeczy. Życzymy szczęśliwej sprzedaży w każdym razie. Tak, a Życzymy. sam telefon, Całego słuchajcie, serca. tak. A bo sam telefon i broni się, no broni się. Ma AMOLED-a 6,82 cala z dużą rozdziałką, tam to nie chce mi się teraz liczyć, ale tam 1440p w każdym razie. 120 Hz odświeżanie, wysoka jasność, maksymalnie 2600 nitków, 32 do selfie aparat, Snapdragon 8 trzeciej generacji, szybkie pamięci, czyli 5X i UFS 4.0, bateria 5400 ze 120-watowym ładowaniem, głośniki stereo, nadajnik podczerwieni, super, hiper, duper wibracja ta wieloosiowa. Aparaty fotograficzne też jak najbardziej, bo jest Sony LYT 808 w roli głównego, 50 megapikseli z optyczną stabilizacją. Do tego 48, moi drodzy, jako szerokokątny i 64 z peryskopowym teleobiektywem 3 razy. Do tego pamięci 12256, 16512. Wszystko super. Mniej super są ceny, bo 4450 i 5000 odpowiednio. Była promocja, czekajcie, ale do kiedy? Żebym, o, widzicie? A nie napisałem nawet do kiedy, ale pewnie już się skończyła. 400 zł było zwrotu. I słuchaweczki chyba też. No ale to sobie sprawdźcie, czy jest jeszcze ta promocja, czy nie. Ja tam widziałem w komentarzach, że się zżymacie trochę nad tą ceną i jestem skłonny wam przyznać rację, bo to jednak jest OnePlus, to miał być flagship killer. On powinien killować te wszystkie inne flagshipy i pod względem specyfikacji miałby na to szansę, natomiast w tej chwili jak kosztuje już tyle co inni, to ale Nie się na jest nie. to jedyny OnePlus w globalu, który No wyskoczył. nie. Mamy jeszcze Norda N30 SE Tak. z Dimensity 6020 z 30-watowym ładowaniem, z bateryjką 5000 i IPS-owym wyświetlaczem 672 w Full HD pracującym przy 120 Hz. 128,4, jedna konfiguracja pamięci, tylko taka biedniutka troszeczkę. Aparaty 50 plus 2 z tyłu, z przodu 8. Także jest to taki od smartfonik. Nie wiem dla kogo. Ceny może widziałeś jego? Wiesz co? Nie, ceny nie podano. No, ciekaw jestem, powiem szczerze, bo No to też nie tanie sprawdziłem. będzie. Też nie To będzie sprawdziłem, czy tanie. gdzieś widać. Nie, nie, Chociaż. właśnie nie widziałem ceny. To będzie taniocha. No kurczę, tyłka nie urywa ten telefon, a żeśmy z tego wszystkiego nie powiedzieli jeszcze o OnePlusie 12R.
A ja właśnie bardzo celowo chcę o nim powiedzieć, bo żeby nie było, informacje są podane globalnie, a przypomnę, polski oddział jakoś tam nam opóźnił możliwość podania tych informacji. W każdym razie to jest taki tańszy, nazwijmy to flagowiec, ale nadal można powiedzieć, że prawie że flagowiec, bo ma Snapdragon 8 drugiej generacji, znowu ma te szybkie pamięci, znowu ma baterię 5500 ze 100-watowym ładowaniem i ma AMOLED LTPO do 120 Hz odświeżanego i do 1600 nitów przeciętnej jasności. I aparaty ma trochę biedniejsze, no bo ma 16 z przodu. Z tyłu 50 z optyczną stabilizacją, do tego 8 szerokokątna i 2 do makro. No i tu ceny mogę Wam podać, ale nie z Polski, chociaż nie, polskie też już podali chyba. Zaraz sprawdzę. Sekundeńkę mi dajcie, bo przecież mi się przypomniało. Widzicie, tak namieszali, że po prostu już się sam pogubiłem, który OnePlus był, który nie. OnePlus 12 trafia na polski rynek, owszem, pisał o tym Maciek. I co Maciek tu napisał? 3499 u nas kosztuje ten model. 3499, tylko patrzę, z którą pamięcią, 16 plus 256. Tak to wygląda w Polsce. Powiem szczerze, że gdybym miał wybierać, to mimo słabszej nieco konfiguracji, jeżeli chodzi o procesor, to chyba bym się na to Realme zdecydował. Sorry za mimowolną reklamę, Realme mi nie płaci, ale jak tak patrzę, powiem szczerze, to chyba ja wiem, że ten jest lepszy, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast te Realme 12 są fajne, No, co jeżeli chodzi bardziej. o, mówię, o zrównoważenie specyfikacji. Tak, tylko kurczę, jeszcze nie wiemy, ile by w Polsce kosztowały. Ale faktycznie, jakby zostało te 2,5, jak strzeliłem No ale sobie w tak. Adaś tam przeliczył, nie, przeliczyłeś 1600 chyba, tak? No tak, Te ale no 2,5 przecież to tysiąca. z Indii są ceny, to wiesz. No Ale tak, ale mówię, nawet jak tam 2,5 dorzucić raz jest jak najbardziej 25% realne. plus coś, to nadal ta cena byłaby całkiem atrakcyjna. No. Także drogi Realme, no wprowadźcie ten model do Polski, a przy okazji zapłaćcie Jackowi za reklamę. Miło wolno. Tak, tylko jest niezamawiana reklama Ale jest mogliby niepłatna, zapłacić, prawda? Jak także. już tak ci niechcący wyszło, przyjmiesz pieniążki. Mogą No. mi zapłacić za to, że jestem inteligentny i przystojny na przykład, za O. dowolną rzecz. Za co mi fakturę wystawią, to naprawdę wszystko jedno. Nie mogą za fryzurę. Dobra. Lecimy dalej. Co tam jeszcze nowego Na wynalazłeś? szybko tylko wspomnę, że Redmi wydało Note 13 Pro w wersji O, noworocznej w czerwieni, ślicznie wygląda. Specyfikacją się niczym nie różni, są wszystkie wersje pamięci, są identyczne aparaty, bardzo atrakcyjne teoretycznie, bo tam jest 200 Samsunga, ale specyfikacja jest niezmienna, dlatego tylko wspominam, bo ładny kolorek. Z kolei Huawei na rynku globalnym wydał nową I72, która tak naprawdę jest Enjoyem 70 z Chin. To jest dokładnie ten sam smartfon, znaczy on jest, nie, jest chyba oficjalnie już nawet. Tak, jest. jest, widzę, że jest ten. Za co to jest? Czekaj, Emiraty zobacz. Arabskie? Gdzieś to Tak, wyrzuciłem. gdzieś w Arabii, zaraz wam powiem, bo patrzę, z jakiej waluty Chyba liczyłem. A Emiraty. tak, Emiraty oczywiście 1070 zł kosztuje i to może być mniej więcej cena, bo kurczę, umówmy się, że tamtejszy pieniądz to jest pi razy 6 złotówka, więc oczywiście I no silniejsze to jest kosztowało. słabiutki smartfonik, oczywiście wygląda dosyć oryginalnie, natomiast nie oczekujcie cudów, bo bateria jest fajna, bo jest 6000 mAh. Natomiast tam jest Kirin 710A, jest IPS-owy wyświetlacz w HD tylko pracujący. Aparat jest 50 plus 2, 8 z przodu i pamięć 128 plus 6, także żaden genialny model. Nie jest to coś, na co sobie warto zęby ostrzyć. No chyba, że akurat taką specyfikację potrzebujecie, no to wtedy. Dajcie sobie spokój. Jeszcze chciałem na chwilę wrócić do Redmi, bo mi się przypomniało, że przecież seria Redmi Note 13 weszła na polski rynek. Modeli multum. Zajrzyjcie sobie do newsa, tam Maciek wszystko pięknie opisał. Ja do tego dołożyłem zdjęcia z Myśmy o nich premierą. mówili oczywiście już, Tak, tak, ale. ale obejrzyjcie sobie, jak wyglądają na żywo, bo są zdjęcia z premiery, może w słabym świetle, ale coś tam zobaczycie. Zobaczycie polskie ceny modeli multum. Nie chce mi się gadać, bo po prostu to była masakra premierowa. Po prostu 5 smartfonów, dwie pary słuchawek i jeszcze zegarek na jednej premierze. Ja naprawdę podziwiam siebie A oraz moich. tabletu jakiegoś nie było? Nie, Nie. tabletu nie było. Natomiast podziwiam siebie i moje koleżeństwo, że na prezentacji nie usnęliśmy.
Przepraszam, drogie Redmi, tak się nie robi prezentacji, naprawdę można to zrobić lepiej. Bardzo dużo modeli naraz to nie jest dobry pomysł, bo się i tak wszystkie mylą ze sobą i się A kto wszystko tę mylą. prezentację prowadził? No, polski oddział, no nie będę Aha. się. Nie, tak się nie powinno robić, no, ale Nie, ja dobra. myślałem, że może ktoś z któryś z Chińczyków, którzy są u nas po prostu, Nie, bo nie, oni nie, nie, nie. mają tendencję do długiego mówienia, oczywiście. A to normalne, no. Boże, przepraszam, ktoś mi dzwoni. Muszę wyciszyć telefon, czy nie wyciszyłem telefonu i to tak jest pewnie kurier. Dobra, wróćmy jeszcze do premier, bo tak próbuję sobie. O, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz tutaj mi się pojawiła. Honor, składany Honor, bardzo efektowny zresztą, wszedł na rynki europejskie, to też była bardzo, bardzo fajna premiera. Mówimy o Honorze Magic V2, którego już znacie. On jest lekutki, on jest płaściutki, on jest efektowniutki. I do tego pokazano też jego wersję we współpracy z Porsche. Ona się nazywa Magic V2 RSR. W każdym razie ten telefon jeszcze nie został tak de facto wprowadzony na rynek, bo ceny nam nie podano. Też trochę tak zabawnie w ogóle to wszystko wyglądało. Natomiast podstawowy, czyli zwyczajny V2 bez Porsche u nas kosztuje 1999 euro. No, mogę życzyć powodzenia w sprzedaży, chociaż sam smartfon jest jak najbardziej w porządku. Natomiast, kurczę, no, uparli się. Natomiast ten Porsche, no, ma ciekawszy trochę design, chociaż powiem szczerze, że mnie się podstawka bardziej podoba i chciałbym podstawkę, ale z pokrowcem od Porsche, bo z kolei do modelu Porsche jest bardzo fajny taki zestawik dodawany. No i w nim są takie fajne skórzane plecki, które, no trzeba przyznać, robią robotę. To tak tylko kronikarsko chciałem wspomnieć, że była taka też premiera. I tak jeszcze patrzę, bo wiecie co, tych premier było tyle. A, jeszcze jedna premiera, też kronikarsko, zajrzyjcie sobie do newsa, zajrzyjcie sobie na kanale Jest Filmik. Tecno wprowadziło do Polski serię Spark 20. To są niedrogie telefony. Niektóre imitują trochę iPhone'a, co mi się nie podoba, natomiast specyfikacje mają takie całkiem w odniesieniu do ceny. Nie będziemy się o nich rozwodzić, bo już żeśmy o nich opowiadali, także. Jak macie te telefony, to piszcie u nas na MGSM-ie komentarze, bo chciałbym się czegoś dowiedzieć, Też powiem bym się chciał dowiedzieć, telefonach. bo. Naprawdę, jeżeli tylko macie znajomych, którzy mają czy coś, namówcie ich, żeby się podzielili z innymi opiniami na Tak, MGS-ie, co bo Tecno mogą tak skrzętnie później. unika podesłania nam tych telefonów na testy. Oczywiście nie dopatruję się tu żadnego podtekstu naturalnie, natomiast no, nie dostaliśmy telefonów na testy, a prosić się, kurczę, nie będziemy, bo i tak mamy co robić, więc. Szykuje się nowy Samsung, właściwie nowy stary Samsung, bo to jest Galaxy F14 i M14 jednocześnie, tylko M14 pewnie. Zresztą chyba oba będą sprzedawane w Indiach. To jest to samo co A05S bodaj. On się chyba A05S nazywał. Także nie ma zmian w specyfikacji, mogą być delikatne przesunięcia, jeżeli chodzi o pamięć, chociaż też nie sądzę. Aparaty też raczej będą takie same. Może się różnić, nie wiem, czy czujnikiem jakimś jednym, czy jakimiś innymi pierdółkami. W każdym razie, jak zobaczycie Galaxy F14 albo M14, to wiecie, że to jest Ale nie A05S. ma co oglądać. No nie ma Nie co oglądać za ma. bardzo, oczywiście. I z mojej strony to chyba wszystko tak naprawdę. Ja myślę, że chyba z mojej też, bo reszta to są plotki. Oczywiście niezmiennie Was O, zapraszam. obejrzyjcie, Sumiko Gurashi dzisiaj weszło. SoftBank jako producent, oczywiście jest producent, brander u nas zadebiutował na MGSM-ie. Jest taki SoftBank Sumiko Gurashi wyprodukowany przez ZTE i jest w zeszłym tygodniu albo na początku tego jeszcze w Anshin Family. SoftBank zdecydował się na robienie smartfonów dla ludzi po prostu. Zaprzestali nazywania tych ZTE jakimiś numerkami i cyferkami. Zresztą ZTE też za tym poszło i te też na stronie ZTE. Jeden się nazywa Anshin Family, a drugi Sumiko Gurashi. Ten Sumiko Gurashi jest fajny, bo to jest brand japoński, taki z fajnymi zwierzaczkami. Tyle. A ja wiecie co, tak z ciekawostek. W tym momencie dosłownie na komputerze pojawiło mi się powiadomienie, że Honor ogłosił fajną rzecz. Fajną, no ciekawą. Otóż Honor ogłosił, że bateria z modelu Magic 6 Pro, który poznamy na MWC, przetrwała wystrzelenie w kosmos i też w niskiej temperaturze, ekstremalnie niskiej. A rzeczywiście.
I tak się zastanawiam, bo tutaj tak czytam polski komunikat. Urządzenie, które będzie miało premierę na targach MWC, bla, 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 zostało wystrzelone w przestrzeń kosmiczną oraz umieszczone w temperaturze minus 20. I wyniki testów dały zaskakujące rezultaty. No zakładam A się, że tam jak jest to. krzemowo-węglowa ta bateria, nie wiem, czy Tak, pamiętam. dokładnie, dokładnie tak. Zakładam, że jeżeli producent się tym chwali, to bateria wytrzymała. I tak się zastanawiam, no po co umieszczali w minus 20, jak mogli po prostu tylko wystrzelić w kosmos, tam jest dużo chłodniej. No ale okej, jakieś testy musieli porobić i wiadomo, że baterie łatwiej wyjąć z lodówki niż z kosmosu. No to taki komunikacik na koniec, na dobicie z ciekawostek przyrodniczych wam mówię. Oczywiście więcej będzie na MWC na temat nowych honorów. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się ich pomacać, bo w zeszłym roku były przykryte plandekami, a premiera była później Może, niestety. żeby deszcz nie napadał. Nie, 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 po prostu premiera była kolejnego dnia, kiedy ja już byłem dawno w drodze do Polski. Może w tym roku uda się trochę to lepiej Trzeba rozegrać. było wejść pod plandekę. Wiesz co, chciałem, ale tam taki pan z bardzo groźnym spojrzeniem stał i nie Trzeba by chciałem. było powiedzieć, że upuściłeś Nie. długopis. Nie, jak tam jest Securidad, czy tam coś takiego napisane, to ja raczej staram się z tymi ludźmi nie zadzierać, bo Ale w halach to on różne bez rzeczy. karabinu jest, Adaś, także to spoko. Nie, nie, ale Na wiesz, ulicach może ma miałeś karabin. katalizatorem trzepnąć, no. Nie wiem, a mi serduszko pika i bez tego, także wolałbym nie. Dobra, kochani, za tydzień się nie widzimy, za dwa, no to zobaczymy. Wejdź się po prostu To i znowu sprawdź. przez niego on się rozbija po świecie, to dlatego nie będziemy się widzieć. Ojej, ojej, ojej. Czasem trzeba odpocząć. Dziękujemy Wam, że jesteście i zapraszamy Was za, mam nadzieję, 2 tygodnie, chyba bez żadnego problemu. Jeszcze podejrzę w kalendarz, ale na tą chwilę tak. Chyba, że Trzymajcie coś. się ciepło, dbajcie o zdrowie, uważajcie na siebie. Cześć. No i oglądajcie inne nasze filmy. Trzymajcie się. Pa, pa. Hej.